Mała Zuzia stanęła nagle przy drzwiach pokoju rodziców. Mama jak zwykle o tej porze obudziła się i kochającym wzrokiem spojrzała na swoją córeczkę. Znowu te koszmary? Tak. Odparła ze wstydem dziewczynka. Ale tym razem Beatka płakała głośniej i więcej. I tu na chwilę się zamyśliła. Czemu ona jest taka smutna? Pojedyncza łza spłynęła po policzku dziecka. Ależ kochanie, ona tęskni za nami. Czy ty, jak idziesz do przedszkola, nie smucisz się, gdy z tatusiem wychodzimy? Tak samo jest z twoją siostrzyczką. To dlaczego po nią nie przyjdziemy? Dlaczego po mnie przychodzicie, a po nią nie? Zuzi głos znowu zaczął się załamywać. Nie możemy. Jak ci to skarbie wytłumaczyć? Nasze życia są jak zamki z piasku w ogromnej piaskownicy. Są dzieci, które budują i są takie, które niszczą. Beatki zamek niestety został zniszczony i nic nie możemy na to poradzić. A to dlaczego pozwalacie im, aby niszczyli? Przecież... Wobec świata jesteśmy tylko dziećmi, więc sami też się boimy, Kruszynko. Jednych zamek stoi, stare upadają, aby nowe mogły zostać wybudowane. Niektóre z nich szybko tracą swoje fundamenty, aby po jakimś czasie upaść. A co to są te funda coś? Jak budujesz domki z plasteliny, często bardzo dużo dajesz jej na dole, prawda? To po to, aby się budynek nie zawalił. A gdzie ona teraz jest? W krainie magii, przy cudnym świecie beztroski, gdzie żadne dziecko nie jest głodne ani samotne. Gdy skończyła mówić, uśmiechnęła się czule do córeczki. Zuzia zamierzała już wdrapać się na łóżko i położyć obok mamy, gdy przyszło jej na myśl jeszcze jedno pytanie. Mamusiu, ale jak wygląda ta kraina? Nastała chwila ciszy, po czym usta rodzicielki ułożyły się w nieco upiorny uśmiech. Skarbie, niedługo sama się dowiesz.